właśnie jego doświadczenia związane z wizytą na Ukrainie. Zapewne było tak, że jechaliście tam z jakimiś oczekiwaniami i chciałam zapytać, czy te oczekiwania, z czym zderzyły się te oczekiwania i czy coś Was zaskoczyło, a jeśli tak, to jakie były te największe zaskoczenia? Znaczy my pamiętasz pierwszego dnia naszej wizyty na Ukrainie o tym rozmawialiśmy, o zaskoczeniu, kiedy biegliśmy na kolejne spotkanie, prawda? To też jest takie ciekawe, że teraz możemy sobie do tego wrócić. Znaczy zgubiliśmy się w Kijowie pierwszego dnia i musieliśmy się posiłkować właśnie mapą z GPS-em, żeby się w tym mieście odnaleźć. Natomiast ja jechałem na Ukrainę z takim przekonaniem, że jadę do kraju, który się bardzo szybko, dynamicznie zmienia, który w moim przekonaniu wtedy diametralnie zmienił swoje oblicze po roku 2014, po rewolucji godności. Niemniej jednak jadąc tam, ukułem sobie w głowie takie przekonanie, pełne rezerwy, żeby przyjeżdżając na miejsce nie odczuć jakiegoś negatywnego zaskoczenia, żeby nie być rozczarowanym, od razu nabrałem rezerwy do tego kraju, żeby nie być rozczarowany. Natomiast na miejscu zostałem pozytywnie zaskoczony, bo już od pierwszych chwil w Kijowie byłem tym miastem bardzo pozytywnie zaskoczony. To jest miasto tętniące życiem, miasto, w którym jest pełno młodych ludzi, pełnych werwy do życia, pełnych pomysłów na siebie. Więc od pierwszego dnia byłem bardzo pozytywnie zaskoczony Kijowem i przy kolejnych spotkaniach to zaskoczenie było coraz bardziej potęgowane poziomem merytorycznym osób, z którymi się spotykaliśmy. To było główne zaskoczenie, że ci ludzie w naszym wieku, z tego pokolenia tak zwanych milenialsów, tam na Ukrainie są ludzie bardzo ambitni, ludzie, którzy naprawdę dbają o swoje państwo, są pełni nadziei na to, że Ukraina pójdzie w takim kierunku, jakiego oni oczekują, ale jednocześnie są to ludzie, którzy są realistami, bo zdają sobie sprawę z tego, jakie są czynniki blokujące ciągle Ukrainę, jakie są czynniki, które powodują, że te szanse Ukrainy na rozwój są ciągle zagrożone, czy to czynnikami zewnętrznymi, czy wewnętrznymi. Jednocześnie byli to ludzie bardzo dobrze merytorycznie przygotowani. Ludzie, z którymi się spotkaliśmy na miejscu, to były osoby, z którymi nie rozmawialiśmy jakimiś często powtarzanymi w Polsce takimi ogólnikami, że przyjaciółmi, to są przyjazne narody i tak dalej. Ci ludzie bardzo szybko przychodzili do konkretów i to nam się bardzo podobało, że ludzie, z którymi rozmawialiśmy, eksperci w konkretnych dziedzinach relevantnych, do których byliśmy w stanie się odnieść, to byli ludzie, którzy naprawdę znali się na rzeczy. Tylko i wyłącznie niektóre czynniki, które blokują ich państwie na miejscu, uniemożliwiają im jakby ekspresję czy wprowadzenie tych swoich marzeń i planów w życie. Nie wiem, jakie ty miałeś. Tak, myślę, że podobnie też warto tutaj nadmienić, że cała ta nasza wizyta studyjna była podzielona na konkretne obszary tematyczne i byliśmy też pogrupowani w bardzo, bardzo konkretne obszary, właśnie zgodnie z naszymi zainteresowaniami. Też jak chodziliśmy na te spotkania, to było widać, że wszyscy nas tam bardzo rozmawiają z nami otwarcie, tak? I to też było bardzo, bardzo ważne. Tutaj, jak mówisz, już pierwszego dnia naszej wizyty byliśmy chociażby w Vox Ukraine, co też jakby wywarło na nas bardzo pozytywne wrażenie. Tutaj głównie chodzi o rynek mediów i to, jak to się zmieniło też po roku 2014, jeżeli chodzi o media. Wiadomo też, jak wygląda rynek mediów na Ukrainie, prawda? Tak samo? Tak. Ja będąc z wykształcenia, co prawda nie z praktyki, ale z wykształcenia prawnikiem, teraz na aplikacji adwokackiej, natomiast co do zasady nigdy w kancelarii prawnej czy adwokackiej nie pracowałem, bo od 2012 roku jestem związany z branżą IT, więc gdzieś te dwa światy w moim życiu się przeplatały, świat informatyki, nowych technologii i świat prawa, świat prawniczy. I już pierwsze spotkanie miałem z prawnikiem, w kolejnych spotkaniach spotkałem się z ludźmi, którzy zajmują się harmonizacją rynków cyfrowych na Ukrainie, którzy znają się na implementacji nowych technologii. Rozmawiałem z osobami, które właśnie reprezentowały portal Vox Ukraina, którzy są jednocześnie działaczami społecznymi, ale z drugiej strony muszą się znać na tym, jak technicznie funkcjonują social media, jak w tych social mediach się obracać, jak sprzedawać pewne idee, żeby one dochodziły do Cześć. 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 Dla nas Przemysław Antas. Dzień dobry. Ekspert Instytutu Wolności do spraw podatków i prawa. Tak, więc przy kolejnych spotkaniach, jakby, zwłaszcza w tych dziedzinach, w którym ja się w moim życiu i zawodowym, i wcześniej podczas edukacji zajmowałem, spotykałem się z tym, że ludzie, z którymi rozmawiałem, są naprawdę specjalistami, których no, myślę, że nie powstydzilibyśmy się u nas
nas w kraju. I jakby, jeżeli pytasz o zaskoczenie, to główne zaskoczenie jest takie, że nasz polski odbiór, nasza polska opinia o Ukrainie nie odpowiada, nie przystaje do tego, jaki ten kraj faktycznie jest, bo często operujemy kalkami, które nie wiem, są jeszcze przyjęte z dwudziestolecia międzywojennego, czasami z okresu już sowieckiego. Mamy ciągle taką kartę, że Ukraina jest państwem zacofanym, że ci ludzie tam ledwo żyją, nie rozwijają się, tylko myślą o tym, jak uciec z kraju. Natomiast na miejscu spotykałem się z ludźmi, którzy naprawdę byli świetnie merytorycznie przygotowani i z ludźmi, z którymi ja chciałbym w tych obszarach, w którymi oni się zajmują, współpracować tutaj w kraju. Więc naprawdę to największym zaskoczeniem jest to, że poziom tych młodych, dopiero kształtujących się elit ukraińskich jest naprawdę, naprawdę wysoki. Pytałam o największe zaskoczenia waszego wyjazdu, o to, co was najbardziej zaskoczyło, co było takim zderzeniem z oczekiwaniami, które mieliście wyjeżdżając. To, co mnie zaskoczyło, to taki głód młodych ludzi, żeby się coś naprawdę zmieniło w kraju. Dlatego, że z jednej strony, znaczy widać, że oni łączą taką pewną merytorykę i taki profesjonalizm z pewną taką formą patriotyzmu, że nie chcemy, żeby było tak jak dawniej. Natomiast to, co mnie zaskoczyło też jakby w drugą stronę, to myślałem, że jakby te polityczne elity Ukrainy, że one są bardziej zmotywowane do zmian niż no, na miejscu się okazało de facto. Bo to jest, no, politycy ukraińscy prowadzą pewną grę, trochę ze społeczeństwem, trochę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Chcą pokazać, że się zmienia, że Ukraina się zmienia, natomiast chcą też, żeby zostało trochę po staremu. Więc no, jakby mają taką, są takim między młotem a kowadłem. Tak? Z jednej strony jest to społeczeństwo, szczególnie młodzież, która bardzo chce tych zmian, z drugiej strony jest pewna presja Międzynarodowego Funduszu Walutowego i to tak naprawdę popycha te elity polityczne do zmian, głównie, takie mam wrażenie, niż jakieś takie własne przekonanie o tym, że coś trzeba zmienić. Tak, ale też to, co powiedziałeś, że jest pewien system, prawda? I ci młodzi ludzie, mimo tego, że są nakręceni do zmian, to chociażby potwierdzają też spotkania na uniwersytecie czy na akademii, na której rozmawialiśmy z młodymi ludźmi, którzy wcale nie chcą wyjeżdżać i robić karierę gdzieś na zachodzie, tylko rzeczywiście chcą tutaj w swoim kraju budować te nowe elity. Tylko, że tak jak mówię, no, jakby cały czas jest bariera pewnego systemu, prawda, politycznego, który które są i które ciężko jest zmienić tak z dnia na dzień. Nie widziałem tak silnego rozziewu, takiego generation gap pomiędzy tymi ludźmi z tego pokolenia naszego, a starszymi, którzy są tacy właśnie czasami zblazowani, nie chcą do końca tego kraju zmieniać, gdzieś tam się odnaleźć w tych różnych układach, kłazikach. I myślę, że największym zagrożeniem dla Ukrainy jest paradoksalnie to, że ci młodzi ludzie, którzy są chętni, głodni tych zmian, którzy są chętni tą Ukrainę zmieniać, żeby oni nie wpadli w tą sieć tych powiązań tego starszego pokolenia, żeby nie nastąpiło takie psucie tego nowego pokolenia przez tych starszych. Albo też zniechęcenie, które przyjdzie i jasne, że te działania po prostu nie odnoszą takiego skutku, jakby się chciało. A gdybyście mieli powiedzieć o takich spotkaniach, które były dla was tam najważniejsze, no bo spotkaliście się z przedstawicielami ponad 30 podmiotów, to co z tych spotkań was zostało i gdzie faktycznie przeżyliście takie najważniejsze, też powiedzmy inspiracje, tak, najważniejsze punkty styku, być może też z tym, co dzieje się tutaj w Polsce. No, mnie na przykład najbardziej zaskoczyła, czy najbardziej mi się podobała wizyta w tej policji antykorupcyjnej w Nowym. Tam średnia wieku jest około troszeczkę ponad 30 lat. Bardzo młodzi ludzie, bardzo zmotywowani, bardzo bardzo profesjonalnym podejściem do swojej pracy. To nie są jakieś takie, prawda, stare dziadki z wąsem, które tam coś tam niby robią, ale wszystko jest tak, jak było, tylko naprawdę widać pewną motywację, widać to, że oni chcą się uczyć, chcą współpracować też ze swoimi kolegami z zagranicy. No i no, wizyta tam naprawdę robiła wrażenie, tak? Że to jest naprawdę taki fajny, zgrany zespół, ale to też pewnie wynika z tego, że te osoby, które zostały zrekrutowane, one też mają różne doświadczenia, tak? Bardzo dużo ludzi z biznesu przyszło, tak, z firm audytorskich, więc pewnie każdy z nich przyniósł trochę innego, innych przyzwyczajeń, innego środowiska ze sobą do tej instytucji, którą wspólnie budują. I to było takie fajne.
instytucji, które odwiedziliśmy, no to jako w NABU nie byłem niestety, ale jestem też świadom, że organy ścigania czy służby na Ukrainie stoją na bardzo wysokim poziomie i to było widoczne w ciągu kilku ostatnich nawet tygodni, gdzie może to pozorowane zabójstwa i tak dalej. Więc pod tym względem akurat Ukraina to jest też taki obszar, w którym czasami wydaje mi się, że to naprawdę budzi podziw, jak bardzo Ukraińcy zrobili postęp, ale z instytucji, które ja odwiedziłem, najbardziej na mnie wpłynęły właśnie te instytucje, które zajmują się cyfryzacją, czy stosowaniem cyfryzacji, tak jak powiedziałeś, do zwalczania korupcji, czyli cały ten system zbudowany dookoła platformy ProZorro, dookoła platformy, która pierwotnie służyła i służy dalej do digitalizacji zamówień publicznych. Znaczy wszystkie zamówienia publiczne odbywają się przez ten system, co czyni go po pierwsze transparentnym, po drugie w związku z tym, że jest transparentny, jest łatwiej też łapać za rękę, więc dookoła tego systemu ProZorro jakby pierwszym krokiem było to, że to budowano system kontroli, który się też nazywa podobnie do ZORRO. Potem dookoła tego jeszcze zbudowano bazę taką Business Intelligence, która pomaga na zarządzanie państwem w sposób taki, jaki jest typowy dla działów korporacji międzynarodowych. No, absolutnie fantastyczna sprawa, którą też zaimplementowali, wymyślili od początku młodzi ludzie. Więc na mnie ta wizyta w siedzibie ProZorro to było coś takiego, że wow, w ten sposób można zarządzać państwem, w ten sposób można zwalczać korupcję, zarządzać państwem, w ten sposób można wdrażać rozwiązania, które są zupełnie przełomowe i w Europie chyba tylko Wielka Brytania w chwili obecnej to wdraża tego typu rzeczy i chyba jeszcze Rumunia, ale nie jestem tego pewien. Drugi właśnie taki nasz, drugim miejscem, które widzieliśmy, też na mnie zrobiło kolosalne wrażenie, to była ta redakcja Vox Ukraine, czy też zastosowanie nowych technologii do tego, żeby na przykład monitorować to, jaka jest działalność troli albo sztucznych kont, które są po prostu sztucznie generują tak zwany astroturfing, tak to się nazywa, sianie sztucznej trawy na portalach, które mają szczególnie wpływ na politykę. A w ogóle walka z fake newsami. Wszystkie organizacje, które zajmują się walką informacyjną, tym, żeby chronić tę Ukrainę przed fake newsami, przed takimi właśnie działaniami typu trolle, typu sztuczny ruch w internecie i tak dalej, to tego typu instytucje, zastosowanie tych wszystkich nowych technologii, to było coś, co no, dla mnie absolutnie fantastyczna, inspirująca sprawa. Znaczy, więc ja jeszcze z mojej strony, dla mnie bardzo ważne spotkanie odbyło się z przedstawicielami, byśmy powiedzieli, organizacji paramilitarnych, którzy teraz jakby próbują stworzyć coś na kształt WOT-u, Wojsk Obrony Terytorialnej. Można dużo rzeczy powiedzieć o naszych o WOT-cie i dużo jest krytyki w mediach, natomiast jak porozmawia się tam na miejscu z tymi ludźmi, którzy mają problem z bazowym przeszkoleniem, czy nie wiem, rozmawialiśmy też o tym, jak państwo powinno wspierać te organizacje paramilitarne, to właściwie nie ma tam dyskusji. Wszystko jest pozamykane, ale to jest właściwie zgodnie z tym, co już rozmawialiśmy, że to jest ten problem systemowy. I to są naprawdę to są ciężkie rozmowy, no bo jeżeli ktoś mówi, że nie wiem, potrzebne są jakieś niewielkie środki na to, żeby nie wiem, przeszkolić ludzi w tydzień, dwa tygodnie, to też szczególnie przy okazji Euromajdanu miało to miejsce, wtedy państwo jeszcze to dotowało. Natomiast teraz jest ten wielki problem, jest wielka luka. Dodatkowo też, że warto tutaj wspomnieć, bo nie mówiliśmy o tym, ale o samej reformie ukraińskiej armii. Bo tak naprawdę właściwie sama armia ukraińska reformuje się od 2014 roku. Wcześniej było to bardzo problematyczne. I to też jest ważne z punktu widzenia jak bezpieczeństwa, interesu, przetrwania tego kraju właśnie taka reforma. No ale też z tego, co rozmawialiśmy, jest bardzo ciężko taką jednolitą reformę. Te organizacje, pomimo tego, że tam się wzajemnie są jakieś tarcia, ale próbują się dogadać, to później przerzucanie co na poziom państwowy jest to problematyczne. Więc myślę, że też warto. To jest chyba klucz, że jest bardzo wiele organizacji. Ta działalność Ukraińców jest taka zdecentralizowana, a nie zawsze ma wsparcie jakby na tym stopniu centralnym. A gdybyście mieli w tych obszarach, którymi się zajmiecie, sformułować właśnie takie rekomendacje czy pomysły zgodne z tym hasłem i tytułem naszego pisma, czyli jak zmienia się Ukraina, gdybyście mieli powiedzieć o tym, jakie zmiany widzielibyście w przyszłości właśnie, czy w obszarze cyfryzacji, czy w obszarze obronności, czy w ogóle w obszarze właśnie związanym z terytorialnością, czy w prawie, to macie po tej wizycie jakieś takie pomysły na to właściwie, jaką drogą, tak jaki jest scenariusz na przyszłość właśnie dla Ukrainy w tym obszarze? W obszarze cyfryzacji to myślę, że w zakresie tego, jak jest zarządzane państwo ukraińskie wewnątrz, to możemy służyć
jakąś formą ekspertyzy, ale z tego co widziałem, to Ukraińcy sobie świetnie radzą, mają swoich ekspertów odnośnie tego, jak organizować państwo w środku, tylko dlaczego oni, żeby tam na miejscu pozwolono im dojść do głosu i do działań. Natomiast to, co mnie najbardziej uderzyło w spotkaniu z przedsiębiorcami, którzy tam zajmują się branżą IT, to jest to, że Ukraina boryka się ciągle z takim problemem, że tam jest rażąco mały czy słaby dostęp do internetu szerokopasmowego, do 4G i tak dalej. Dopiero w ostatnim czasie ta usługa 4G się pojawiła w 20 chyba największych miastach. Natomiast co do zasady jest problem z pokryciem Ukrainy zasięgiem. I ci Ukraińcy, z tym rozmawiałem, ci przedsiębiorcy, oni tak pytywali, czy jak w ogóle atmosfera w Polsce, bo to trochę działa w dwie strony. Znaczy my niewiele wiemy o Ukrainie tak naprawdę, chociaż tak blisko. A z drugiej strony oni też jakby do nich docierają tylko szczątkowe informacje i ekspertyza po stronie ukraińskiej, właśnie polskiej, tego co się tutaj dzieje, jakie jest faktyczne nastawienie do Ukrainy, jest też taka, też kuleje. I oni się mnie pytali, jaka byłaby możliwość, żeby polski przedsiębiorca, czy jakiś duży operator wszedł na Ukrainę i tam zaczął tworzyć powiedzmy bazę do tego, żeby tam się pojawiała, żeby pokryć tą Ukrainę tym dostępem do internetu. Ja mówię mu, no słuchaj, ja nie jestem na takim poziomie, żeby takie rzeczy załatwiać, natomiast pytam, zobaczymy, no, będziemy w kontakcie. Natomiast tak jak mówię, po pierwsze dostęp do infrastruktury, to jest coś, co ciągle kuleje. Po drugie Ukraińcy też jakby czekają na to, żeby Polska stała się dla nich takim pomostem na rynki unijne. I na przykład kwestie wszystkie związane z e-commerce'em, z tym, żeby był równy dostęp do usług czy do produktów takich, jakie my mamy, żeby chociaż częściowo to się wyrównywało, żeby dążyć do tego, żeby ten poziom tego e-commerce'u czy handlu przez internet z Ukrainą się trochę wyrównał. To są takie obszary, w których myślę, my możemy być spokojnie adwokatami w takim dobrym tego słowa znaczeniu Ukrainy w Unii Europejskiej. Tworzenie jakiegoś jednolitego rynku cyfrowego, żeby to po prostu odbywało się z obopólną korzyścią, prawda? Tak ja to widzę. No, na pewno warto się przyjrzeć pozorom, dlatego że my się nie możemy się doczekać ciągle tej jednej takiej platformy internetowej dla zamówień publicznych. Oni to fajnie to zorganizowali, dlatego że jakby to też nie działa na takiej zasadzie, że to jest taki jeden system, to jest bardziej taki jakby rdzeń, do którego też różne firmy mogą sobie takie dobudówki, prawda, no, po prostu jakoś tam dewelopować, tak? To jest fajne. No, co my byśmy mogli zrobić dla Ukraińców? No, na pewno jest tam duży potencjał dla firm, szczególnie z obszaru infrastruktury. Natomiast no, jakby ryzyko takie biznesowe i prawne jest ciągle zbyt duże. No właśnie, bo w tym obszarze, o którym ty pisałaś, też właśnie pisząc komentarz dotyczący właśnie tego przeciwdziałania korupcji, tak naprawdę jest taki tom nie do końca optymistyczny. No, nie jest do końca optymistyczny, dlatego że tak, no, żeby tak zobrazować może tą sytuację, tak, to mimo tego, że jest policja antykorupcyjna, jest prokuratura, teraz powołano niedawno specjalny sąd antykorupcyjny, zobaczymy jak to będzie działało, ale sędziowie na przykład nie chcą rzekać sprawa korupcyjna, politycznie się boją. Była taka sytuacja, o której też pisano, jednej takiej niezłomnej pani sędzi, która no, w końcu ona została odsunięta od sprawy, ale tam jakieś makabryczne rzeczy się działy, włącznie z pobiciami itd., a sprawa dotyczyła mera, czyli burmistrza jakiegoś takiego prawda, średniego miasteczka, tak? co dopiero mówić o jakichś prawda, tutaj większych instytucjach. Widać dużo takiego zapału, ale chyba nie do końca jeszcze takiego, nie do końca jeszcze mają chyba pomysł na takie zmiany systemowe, tak? Czyli jak nie tworzyć tych takich okazji, tak? do korupcji, tak? Jak przeciwdziałać temu, żeby nie było po prostu sposobności. Tutaj jeszcze mam takie wrażenie, że nie jest to jakoś tam zaadresowane, ale też sami politycy nie są tymi specjalnie aż tak bardzo zainteresowani. Jak zobaczymy, jak trudno było przepchnąć ten sąd antykorupcyjny na Ukrainie. To była naprawdę walka z wiatrakami. Też i co warto powiedzieć, przez całą naszą dyskusję ja nieraz nie poruszyliśmy sprawy, że jednak na Ukrainie cały czas jest konflikt, prawda? Więc też jest jakby ważne, że dla nas ta wizyta wywarła bardzo pozytywne wrażenie, że pomimo tego, że tam cały czas są różnego rodzaju sytuacje konfliktowe i jest konflikt, to my o tym jakby nie rozmawiamy, prawda? Tylko skupiamy się na tym, co dalej, na przyszłość,
jak Ukraina się reformuje, co my możemy jakby zaimplementować u nas w Polsce i jak sobie z tym radzić. Jeszcze też tylko dwa słowa może o migracji, prawda, bo to też jest interesujące. Wydaje nam się, że tutaj Ukraińcy zalewają polski rynek i nie ma tutaj szans. Oczywiście to jest nieprawda, no bo generalnie, jeżeli nawet popatrzymy sobie zgodnie z teorią migracji, z dwusegmentowym rynkiem pracy, to generalnie, jeżeli popatrzymy sobie też na statystyki, w jakich branżach pracują u nas Ukraińcy, to są właściwie te prace, gdzie nie wiem, polscy pracownicy nie są zainteresowani tą branżą, bo tam głównie hotelarstwo czy kwestie z tym związane. No, dodatkowo też warto pamiętać, że teraz od 2017 roku, kiedy obowiązuje ten ruch bezwizowy, Polska jakby przegapiła tą swoją szansę na to, żeby móc jakoś tą politykę, swoją, naszą politykę migracyjną w stosunku co do Ukraińców jakoś zreformować, prawda? Bo teraz ten 90 dni, tak naprawdę rynek jest teraz otwarty. No i generalnie polscy pracodawcy na tym stracą. Nawet czytając ostatni raport, widać, że pracownicy z Ukrainy są, polscy pracodawcy bardzo chwalą pracowników z Ukrainy, więc to też jest dla nas tutaj spora strata. A jak popatrzymy też na oferty niemieckie, które teraz już, czy tam czeskie, które się tworzą już dla pracowników z Ukrainy, są bardziej lukratywne niż to, co możemy teraz zaproponować, więc to jest też dla nas kolejny problem. A mówienie o tym, bo często to się w mediach pojawia, to jest bardzo takie rzutkie hasło i bardzo stereotypowe, prawda, że ktoś nam coś zabiera. No jakby nie buduje tutaj żadnego pola do dyskusji czy nie wiem, do weryfikacji, tylko bardzo proste, tak, patrząc na statystyki. Tak, o tę przestrzeń stereotypu też chciałam was zapytać, bo tak naprawdę każdy z was w jakimś aspekcie też trochę o tym mówi, prawda? Ty mówisz o tym właśnie na aspekcie migracyjnym. Ja też mówię, tak, że może się wydawać, że tak naprawdę jesteśmy gdzieś trochę do przodu, ale wasza wizja też tak naprawdę też tę przestrzeń stereotypu trochę podważa, prawda? Tak, ewidentnie rozbiła, przynajmniej ja muszę się przyznać, że u mnie rozbiła taki stereotyp, jaki miałem w Ukrainie uprzednio. Natomiast jeszcze chciałem jakby nawiązać, jeżeli już mówimy o stereotypach, że w Polsce no, te nasze relacje pomiędzy Polską a Ukrainą pogorszyły się z uwagi na szeroko pojętą politykę historyczną. Natomiast chciałem powiedzieć, że tam na miejscu tego nie widać. Znaczy jak myśmy przyjechali do Kijowa, to nie jest tak, jak to przedstawiają niektóre ośrodki w Polsce, że tam jest jakieś wyjątkowo negatywne nastawienie do Polaków, czy że nie wiem, że są jakaś symbolika antypolska i tak dalej. Tego tam absolutnie nie ma. Ja się z tym nie spotkałem, natomiast widziałem, że faktycznie Ukraińcom udało się zdekolonizować w dużej mierze przestrzeń publiczną i widać, że tak się nazwy ulic pozmieniały i to niekoniecznie w tym kierunku, jak często się straszy w Polsce. Więc faktycznie następuje dekomunizacja, następuje zmiana taka ideologiczno-kulturowa na Ukrainie. Natomiast nie idzie ona w tym kierunku, który często jest tylko w Polsce przedstawiany, tak mówiąc. Więc to też jest jakby, ta wizyta bardzo mi pomogła swój stereotyp odnośnie, czy moje wyobrażenie z Ukrainy zmienić i dostosować do rzeczywistości. No też chociażby, jeżeli popatrzymy sobie na stereotypowo, myślimy, że nie wiem, Ukraińcy nie wyjeżdżają, nie kształcą się, prawda? Proszę zobaczyć, ile polskich uniwersytetów, ile jest Ukraińców, prawda? Ile ludzi rokrocznie kończy z dyplomami polskich uczelni. Wydaje się, że to też jest jakby niewykorzystany potencjał, który tutaj mamy, bo są tutaj u nas wykształceni, jakby mogą sobie dalej zakładać firmy, działać, a jakby większa część tych ludzi podejmuje decyzję i wyjeżdża gdzieś dalej, więc to tutaj jakby pokazuje, że nie jest to do końca zagospodarowany obszar. A jak popatrzymy, nie wiem, na ruchy naszych studentów, gdzie kończą, gdzie wyjeżdżają, to też jakby to nie przekłada się, prawda, jeżeli byśmy sobie to czysto porównali. Więc to też jest istotne, tak, że jakby zdobywają to doświadczenie akademickie gdzieś na zachodzie. Bo jednak to też warto podkreślić, że Ukraińcy jednak uważają Polskę za kraj pewnego sukcesu, prawda? Więc to też czasami w tych rozmowach było takie urzekające, że tak naprawdę pomimo tego, że nie wiem, ta ukraińska niepodległość trwa tyle czasu, to tak naprawdę prawdziwe reformy zaczęły się w 2014 roku. I to było często podkreślane, że gdyby Ukraina miała tyle samo czasu co Polska, to tak naprawdę nie wiadomo, jakby te nasze relacje i naprawdę ten rozwój Ukrainy by się potoczył. No ale to wiadomo, oczywiście abstrahujemy od wielkiej polityki i tu ale nie jest to. Ukraińcy są doskonale świadomi tam na miejscu potencjału, jaki ten kraj ma. I to też było słychać w bardzo wielu rozmowach, że wiedzą, że ten kraj jeszcze odegra jakby istotną rolę w tym miejscu, w którym się znajduje. To jest jakby
kluczowe położenie i oni są doskonale tego, myślę, świadomi. To poczucie takiej straconej szansy, które mi się też przebijało. Dla mnie też było bardzo ważne. Ja miałam przyjemność redagować ten numer i to było też takie, powiem szczerze, jakieś wewnętrzne odkrycie, nie tylko dla mnie, ale dla osób, które w ogóle pracowały przy tym numerze, że z waszych tekstów dowiedzieliśmy się właśnie bardzo wiele tych rzeczy, które przełamały takie trochę nasze stereotypowe myślenie. Do tego stopnia, że osoba, która robiła korektę tego numeru, dzwoniła, mówiła, naprawdę o tym nie wiedziałam. Tak zachwyca mnie to, że jest tak inaczej. Ale też to, co wydawało mi się bardzo ważne, to to, że w wielu z tych tekstów widać, że takim, tak jak wy mówicie, młodzi ludzie, prężnie działający, właśnie czy wracający z zagranicy z nową wiedzą, tak, żeby tam na miejscu działać. Wydaje mi się, że też tak to odebrałam, że bardzo dużą rolę odgrywają tam też organizacje pozarządowe, w sensie trzeci sektor. Czy moglibyście jeszcze to jakoś skomentować, powiedzieć dwa słowa o tym? Bo jak miałam takie wrażenie, że w zasadzie czytając te teksty, że wiele z tych innowacyjnych rozwiązań tak naprawdę właśnie przynajmniej zapoczątkowane zostało właśnie, powiedzmy tak trochę pozasystemowo, tak, odwołując się do tego, co ty mówisz, tym starym systemem. Musiało tak być, tak, bo inaczej jakby samo państwo nie jest tam na tyle skuteczne, tak, żeby w ogóle jakoś się wewnętrznie reformować, tak. Wiele rzeczy, jeżeli chodzi o korupcję, jeżeli chodzi o w ogóle zarządzanie państwem, tych impulsów, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe. To jest, bardzo jest trudno zmieniać państwo, które no, to jest tak trochę jakby budować dom, ale nowy dom na miejscu starego, ale bez burzenia starego, więc to takie jest bardzo trudne. Cały system antykorupcyjny to został wymyślony w ten sposób, że po prostu się równoległe instytucje buduje do, od początku do takich starych, tak? Co więcej, no te organizacje samorządowe jakby też biorą na siebie taki ciężar jakby kontrolowania tej władzy, tak? No bo oczywiście tam jest dużo zmian i tak dalej, ale jednak dalej to myślenie polityków, no bo oni się tam zmieniają oczywiście, są to nowi ludzie na twarz, ale dalej jest bardzo takie, no można powiedzieć, zastane, tak? I na przykład kwestia korupcji, na przykład, no, to co dla mnie było pewnym zaskoczeniem, no, korupcja to korupcja, prawda? No ale dla Ukraińców korupcja to znaczy coś innego niż dla tych młodych ludzi, tak? Przede wszystkim tych, którzy bardzo popierali Euromajdan. Tak? Korupcja to nie jest kwestia tego, że ktoś tam weźmie w łapę, tak? I coś tam nie będzie działało. To jest kwestia wręcz, można powiedzieć, tego, czy to będzie niepodległe państwo, czy to nie będzie niepodległe państwo. Prawie połowa, to w statystykach wychodzi, prawie połowa wszystkich uczestników Euromajdanu pierwszym jakby zagadnieniem, na którym zależało, to była właśnie walka z korupcją. Więc to jest dla nich kwestia tego, czy oni dalej będą zarządzani jak Republika Postsowiecka, czy zrobią krok do przodu. To jest dużo większy, czy dużo bardziej doniosły problem dla nich niż tutaj dla nas w Polsce. Ja sobie z tego nie zdawałem sprawy, tak, no, tak dopóki tam nie zaczęliśmy troszeczkę researchować na miejscu i jakby zgłębiać ten problem. Tak nawet użyło się w swoim tekście takiego sformułowania, że ten wskaźnik właśnie dotyczący korupcji z takim też wskaźnikiem w ogóle, takim papierkiem lakmusowym, przemian ogólnie, tak? Tak, tak. Bo jeżeli korupcja jest częścią systemu, który teraz próbujemy reformować, no to jakby to jest jasny wniosek. Z drugiej strony praktycznie wszystkie reformy, które się na Ukrainie odbyły z większym lub mniejszym sukcesem, wyszły właśnie z tego trzeciego sektora. To z reguły były działania oddolne. Czy to dotyczyło tych panów, którzy organizują obronę terytorialną, czy dotyczyło Prozoru, które na początku też było gdzieś tam przez osoby z Transparency International animowane, czy to dotyczyło reanimacyjnego pakietu reform. Ukraiński to ma osobne w ogóle branże do każdego działu ustawodawstwa, gdzie jakby projektują, jakby tą reformę przeprowadzać. Za każdym razem to jest wynik działań oddolnych, czy trzeciego sektora, czy to jest ludzi, którzy robią to z własnej woli, własnym sukcesem, często bez wsparcia rządowego. Mało tego, często zwracam uwagę na to, że powoli zaczyna się tak klimat troszkę psuć na Ukrainie, że te instytucje państwowe już sygnalizują, że zrobili swoje i żeby sobie może dać spokój i tak dalej. To jest właśnie bardzo. Jeżeli coś było niepokojącego w tej instytucji, to to, że część ludzi już traci ten zapał, bo widzi, że powoli te reformy są hamowane przez instancje już te centralne. Organizacje pozarządowe też trochę media tam zastępują, tak? Dlatego, że jakby no, rynek medialny na Ukrainie to było bardzo ciekawe, tak?
Wszystkie media są narodowe, są ukraińskie. Problem jest taki, że każdy oligarcha ma swoje, tak? I to jest bardzo, bardzo zabawne, na przykład jak niektórzy oligarchowie rozpytują kampanię przeciwko na przykład nam, tak? I też jest na to ewidencja, tak? Więc też te media, niby że jestem, niby jestem realizm, niby są te krajowe i tak dalej, ale jednak one też czyjeś interesy na koniec dnia reprezentują. No i są dobre, chodzi o to do Vox Ukraine, prawda? Tak. To też zajmowało nas. Myślę, że prawie, że w te media takie społecznościowe, w tym sensie może inaczej media wirtualne, typu romanckie telewizje, które się pojawiają z kanałami na YouTube, wydaje mi się, że to jest jakiś sposób na obejście tego systemu tych narodowych stacji, które tak naprawdę są jakby emanacją tych oligarchicznych interesów. Więc myślę, że jednak internet, Web 2.0 i globalizowanie jakby pewnych struktur, czyli to, że pojawia się możliwość wypowiadania w internecie, to jest klucz do tego, żeby zachować zależność właśnie dziennikarzy od tej instytucji. No, ale też warto byłoby popatrzeć sobie na strony tych wszystkich organizacji, w których byliśmy, przeważnie ich raporty są też publikowane po angielsku. I też na porównanie sprawdziłam sobie, jak w Polsce działają niektóre ośrodki analityczne. Bardzo często robimy po prostu pracę tylko i wyłącznie dla samych siebie, nie budujemy tym jakby swojej marki i dalej nie dzielimy się swoją wiedzą. A tam właściwie wszystkie raporty, wszystkie analizy, wszystkie dokumenty są tłumaczone od razu na angielski i bez problemu można taką wiedzę z pierwszej ręki uzyskać tutaj na miejscu, więc też jest bardzo, bardzo istotne tak z punktu widzenia. No bo jest to jakieś takie laboratorium trochę konkretnie. Tak. Może tak brzydko to brzmi, ale faktycznie dużo rzeczy można tam przetestować i zobaczyć, czy to działa. Tak, w obszarze rozwiązań właśnie IT widziałem, jak niektóre firmy, jak to nie będę wymieniał, żeby nie być reklamy, ale widziałem, jak w tych wszystkich rozwiązaniach mimo wszystko pojawiają się logotypy dużych znanych firm zachodnich i Ukraina jest właśnie takim środowiskiem testowym, takim sandboxem, gdzie można bezpiecznie pewne rzeczy zaimplementować. Jeżeli jakieś rekomendacje dla polskich, to żeby właśnie współpracowały z Ukraińcami, żeby ta, jeżeli mamy gdzieś testować jakieś swoje rozwiązania, czy informatyczne, czy poprzednim względem, to warto byłoby to robić na Ukrainie i ten kraj jest naprawdę otwarty też na to. To nie jest wada obecnej Ukrainy, że ona jest tym sandboxem, to jest zdecydowanie zaleta, no bo nie wiem, przed Apple Pay się pojawił wcześniej miesiąc u nich niż u nas, bo po prostu było łatwiej było tą usługę tam wprowadzić, zaimplementować. To po prostu gładko wszędzie. Może gładko, ale szybciej niż u nas. Więc pod tym względem Ukraina trochę jest taki sandboxem. No więc formułowałeś taką rekomendację, gdybyście jeszcze mieli powiedzieć po wizycie jakieś takie rekomendacje na przyszłość, to właśnie z jednej strony to jak mówisz, w tym obszarze cyfryzacyjnym tylko bardzo, bardzo intensywne działania. A czy macie jeszcze jakieś pomysły na takie rekomendacje? Na przykład u Ciebie, które zapisuje tym właśnie też polityki migracyjne już dla naszego kraju, też tak, co my możemy wyciągnąć też z tych naszych. Jasne, czy ja cały czas będę uważała, że jednak Polska trochę swoją szansę przegapiła tutaj, jeżeli chodzi o zagospodarowanie Ukraińców w Polsce, bo jednak rzeczywiście przez pewien okres czasu to Polska była tym głównym krajem, gdzie te migracje były. Tutaj powodów jest dużo, najważniejszy jest geograficzny, tak, blisko geograficzne i tutaj to jednak też lepsze warunki życia, tutaj te czynniki przyciągające do Polski były rzeczywiście bardzo istotne. Natomiast na chwilę obecną tak naprawdę rozpoczyna się walka o pracownika ukraińskiego, bo jak mówiłam, ten rynek jest teraz otwarty i jest to problematyczne. A tak jak mówię, no też żaden system, myśląc tak oczywiście strategicznie w przyszłość, Polska nie ma swojej jednej polityki migracyjnej, jakby jedyne państwo chyba, które nie myśli, tylko reaguje ad hoc. Jest kryzys, to wtedy coś się wymyśli na szybko, bo jednak przyjrzymy sobie ten dokument, który mamy dotyczący migracji, strategia migracyjna Polski. Jest to właściwie dokument, który moglibyśmy tutaj usiąść dzisiaj wspólnie razem i napisać, bardzo ogólnikowy, absolutnie nie wchodzący w żadne szczegóły. No co też jakby powoduje, że no tutaj pod tym względem trochę zaniedbaliśmy tę sytuację, a migracje Ukraińców do Polski były dla nas taką szansą, także ewentualnie można
byłoby to, można byłoby to, to rozumieć, bo jest bliskość kulturowa, a mówię o tym w kontekście przyszłości, tak? No bo jednak społeczeństwo się starzeje, ten przyrost demograficzny w Polsce jest na poziomie 1,45, czyli do zastępowalności pokoleń nam jeszcze trochę brakuje. No i tutaj rzeczywiście ta szansa była, bo Ukraińcy rzeczywiście widzieli w Polsce to miejsce docelowe swojego zamieszkania, natomiast na chwilę obecną jest to problematyczne. I jakie jest rozwiązanie, to jest ciężko powiedzieć. Na chwilę obecną trudno to prognozować, bo tak jak mówię, no tutaj trzeba byłoby naprawdę użyć naukowych metod i sprawdzić rzeczywiście, jak można byłoby te problemy. To krótkoterminowo nie odczujemy tego, nie wiem, odpływu pracowników z dnia na dzień, natomiast taka długofalowa strategia, myślę, żeby się przydała. Ale mówię cały czas o perspektywie polskiej, natomiast Ukraina też przecież ma problem z demografią, to nie jest tak, że tam na Ukrainie to jest worek bez dna i jakby od 91 roku właściwie tam obserwujemy też te problemy, więc no tutaj ta polityka też, na Ukrainie też brakuje pracowników, więc tutaj też jakby to trzeba odpocząć. No ale tutaj różnica płac i te kwestie podziału ekonomiczne o tym decydują. Ja wierzę w to, że ciągle sytuacja jest dynamiczna, ciągle piłka jest w grze, to znaczy, że może to, co przegapiliśmy, to przegapiliśmy, natomiast warto jest patrzeć ciągle na to, że są obszary, w których razem z Ukraińcami możemy współpracować, obszary, w których mało tego, uważam, że możemy zrównać trochę nasze różnice, które mamy z krajami Zachodu, właśnie obszary nowych technologii, branż typu Internet of Things, badania, tego typu rzeczy. Myślę, że dokapitalizowanie tych małych przedsiębiorstw, czy rozwijających się przedsiębiorstw na Ukrainie, czy polskich, czy to anioł biznesu, czy przez inne firmy jest jak najbardziej wskazane. Infrastruktura na Ukrainie wymaga inwestycji, to by było coś fajnego, gdyby polskie firmy tam... My często operujemy takim pojęciem, że fajnie jak Polska, czy Polska niosąca kagan jako światy na wschód. Ja myślę, że trzeba nosić kaduceusze na wschód, znaczy rozwijać handel i w związku z tym, że sytuacja też zagraniczna się dynamicznie zmienia i taki stres przyspieszyła, to powinniśmy, myślę, zainwestować w infrastrukturę i taką twardą i infrastrukturę taką cyfrową na Ukrainie. Taką, myślę, miałbym sformułowaną rekomendację. Czy pozwolisz, że będę jednak realistką? Znaczy, to co jeszcze rozmawialiśmy, że tam jest jednak ten system i jak tutaj jakby bardzo zachwalasz to, że polski firmy powinny tam chodzić, to jednak ja będę patrzeć na to trochę bardziej realnie, bo jednak ten system prawny, jednak cały czas ta korupcja, no cały czas to jest dość labilne. Pewność obrotu prawnego, to jest problem, że nie wiadomo, czy to na pewno pójdzie w tym kierunku, że na przykład nie wiem, sądownictwo będzie stabilne. Więc optymistycznie, że się zmienia myślenie, no ale działanie i ale jest raczej development, to się można prowadzić, tak jak myślę, że to jest. Tylko żeby to też nie była dyskusja sztuka dla sztuki, ale też żeby to miało jakiś dalej. Czy dla mnie takim fajnym sygnałem jest to, że to my możemy zrobić. Trochę nas martwi na przykład kwestia odradzającego się nacjonalizmu na Ukrainie. Jest wrog w Polsce. Natomiast ta wizyta dała mi takie światełko nadziei, że to jest, że jest dla tego alternatywa, tak? Że są młodzi, ambitni ludzie, na których można stawiać, których można zapraszać do Polski, których można organizować studia w Polsce i powoli tworzyć sobie tak, środowisko takich swoich adwokatów, tak? Polskich interesów też. Oszukujmy się tak na Ukrainie. I jest tam na kogo stawiać i myślę, że to też jest jakiś taki sygnał dla może naszej dyplomacji, czy dla naszej polityki zagranicznej, że jest gdzieś tam jakieś środowisko, które warto byłoby trochę lepiej zmapować i po prostu wykorzystać do tego, żeby no, budować sobie to poparcie, tak, w tym kraju. Nie jesteśmy skazani wcale na to, że na Ukrainie będą rządziły się jakieś środowiska, które są polsko-wrogie. To też dużo od nas zależy. Dziękuję Wam bardzo za te rekomendacje i za rozmowę. Nie mamy za bardzo czasu na pytania z sali, bo za chwilę przed nami kolejna część dyskusji, ale my będziemy tutaj dla Państwa do końca, bo jak ktoś później chciałby dotknąć i zapytać o to, żeby doświadczenie, to jak najbardziej będzie taka możliwość.
I też myślę, że ważne jest to, co ty powiedziałeś o, jakby w kontekście tam tworzonych raportów. Myślę, że bardzo ważne jest właśnie to, żeby dzielić się tą wiedzą. I też bardzo Wam dziękuję za to, że tę wiedzę przywieźliśmy, bo im więcej będziemy wiedzieć i o tym rozmawiać, tym pewnie ta właśnie sytuacja będzie mogła być bardziej dynamiczna i te zmiany może będą mogły się też coraz bardziej urealniać. Więc bardzo serdecznie Wam dziękuję za rozmowę. Ja też chciałam z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim autorom tego numeru, bo część z nich jest na sali. Była naprawdę ogromna przyjemność z Wami współpracować. I bardzo dziękuję też Maciejowi Piotrowskiemu od siebie za całe wsparcie przy redagowaniu tego numeru. Teraz zamienimy się miejscami, chciałoby się powiedzieć. Zaproszę tutaj na scenę Macieja Piotrowskiego i Przemysława Barańskiego z Instytutu Wolności oraz naszych gości, którzy będą właśnie dla Państwa.